62, to jest minuta 41:20. To jest kolejna załoga z Opola. Właściwie z Opolszczyzny, bo trudno mówić, że z Opola, to załoga z Opolszczyzny. Więc załóg z Opolszczyzny, z terenu Opolszczyzny jest bardzo dużo, to się będzie ziemi. Więc wyobraźcie sobie, jak oni się czuli podczas tych prób, gdzie ogromne przeciążenia, temperatura od silnika, to jest potwornie gorąco. Także trzeba mówić, jazdy są doskonałe, natomiast wewnątrz samochodu są bardzo krótkie. No i bardzo dużo traci. Te samochody, jak Państwo zauważyli, które jadą płynnie, czyli na tym samym biegu, pięknie wchodzą w zakręt, wychodzą z niego, no mają szansę na dobry wynik, dobry czas. Ale poczekajmy do końca zmagań, bo wtedy będą do atrakcji. Na przed nami załoga numer 63, Fiat Cinquecento, Jacek Szpilak, Bartek Janik. Na koniec niespodzianka. Z dużymi do mnie dziwno, tu na plecy to było. Spokojnie. Myślę, że czas będzie podobny w tej próbie, jeśli mniejszy, to niewiele. To jest pierwszy maluszek. Ale to błąd! I tu może już być strata.
No i tak dobrze żarło i zdechło. Umarł. Napycha. Nie wiem, czy to nie przeze mnie. Ja pan to. Załoga numer 72. Zamulec, zamontowany. Przypomina, to jest dziewczyna. Baba. Bardzo ładnie.